drodzy widzowie, witajcie. Drodzy widzowie, projekt Netify wystartował gdzieś w okolicach połowy lutego tego roku i wokół tego projektu dziś skupiło się sporo bardzo ciekawych osób, które chcą się w tym projekcie znaleźć, przyłączyć i sami go też kreować. Ja dzisiaj mam spotkanie z taką istotą, która prowadzi swój kanał w oparciu o projekt Netify i jest daleko, daleko, daleko ode mnie, bo w Polsce aż nad morzem. Będzie ze mną dzisiaj Zosia Golis. Dzień dobry, Zosiu, witaj. Dzień dobry, Zygi. Witajcie Państwo bardzo serdecznie. Cieszę się, że mogę być z Wami. Zosiu, ty jesteś dzisiaj w takim hotelowym anturażu, wyjaśnimy to od razu, no bo tam u ciebie się dużo dzieje. Gdzie ty jesteś? Jestem, dziś byłam w Mielnie, ale już jestem w Łazach, na warsztatach z Anią i Markiem Taranem. Zaczynamy kolacją i wieczorem są zajęcia. Co to są za warsztaty? Święta Ladacznica, takie brzmienie jest. Więc Marek ma wykłady, a wieczorem mamy zajęcia z Anią taneczne, gdzie dzięki tańcowi uwalniamy emocje i też różne ćwiczenia, zabawy w sensie terapeutycznym oczywiście, nie? Miałam rozmowę też z Anią, kobieta kompletna, więc każda część kobiety jest scalana. Ja już byłam na tych warsztatach z nimi, także bardzo się cieszę na te warsztaty, że już zaczynamy. Zanim przejdziemy do meritum i zanim cię popytam o pewne ważne dla mnie rzeczy, to powiedz mi jeszcze o tych warsztatach dwa słowa. To są warsztaty tylko dla kobiet, czy dla facetów też? Nie, dla kobiet. To akurat to są warsztaty czyli dla kobiet. Same ladacznice. Tak, święte ladacznice, trzeba dodać. Okej, okay. To wiesz, ode mnie pozdrowienia dla wszystkich uczestników i dla Marka i Ani, prześlij je ode mnie. Tak, prześlę, przekażę. Zosiu, chciałbym dzisiaj z tobą porozmawiać o tym, skąd przychodzisz, skąd jesteś, dlaczego robisz to, co robisz, jak zaczęłaś. Powiedz mi dwa słowa o tym, dlaczego zaangażowałaś się w tworzenie filmów na YouTube. To znaczy tak, ja no podążając tą drogą do siebie, czyli drogą budzenia, pewnym jeszcze mieszkałam w Niemczech, bo mówisz skąd jesteś, z Polski do Niemiec, z Niemiec do Polski, wędrówkę ludów zrobiłam sobie. Jeszcze byłam w Niemczech i byłam w saunie i kiedy zapytałam, jak jeszcze mogę pomóc ludziom budzić się, przyszła do mnie odpowiedź telewizja. Myślę, jaka telewizja? Przecież ja nie mam żadnego doświadczenia i to był 11 grudnia 2020 roku, a 12 grudnia o godzinie 12.12 odbyła się pierwsza rozmowa z odważnym człowiekiem Dorianem Skrepelt, który bez doświadczenia, my na żywo, bo jak wiesz, ja nagrywam tylko na żywo, poszliśmy na żywo trzy filary zdrowia i tak się zaczęło. Program StreamYard jest po angielsku. 11 grudnia przyszła do mnie podpowiedź, a 12 grudnia... Którego roku? 2020. Czyli to jest 3 lata. Prawie. No tak, 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 tak. I zaczęło się od Doriana, jego pierwszej audycji z nim. Czy miałaś wtedy myśli, kierunek, w jakim pójdziesz, co będziesz chciała robić? Czy to przyszło tak ad hoc? To przyszło tak. Po prostu jest pytanie, jest odpowiedź i ja wiem, że ja mam iść za tym strumieniem podpowiedzi, ponieważ to jest prowadzenie, tak nazywam. Więc jak przychodzi ta iskra, to ja za nią po prostu idę. I nie znając języka, nie znając programu, nie mając doświadczenia żadnego w prowadzeniu takich rozmów, miałam prowadzenie, ponieważ ja mam pełne zaufanie już do prowadzenia i do opieki i po prostu tak działam. I do tej pory się nigdy nie przygotowuję, może to źle zabrzmi, do audycji w sensie tym, że ja nie podaję pytań moim rozmówcom. Zdziwieni są niektórzy, ale ja daję się prowadzić i to zawsze płynie. To zauważyłem, że ty dajesz bardzo dużo swobody swoim rozmówcom. Włączasz się, wiesz, miałem okazję przejrzeć całe twoje wideo, kiedy je
poprawiałem, jak ona miała na imię? Z Mileną. Z Milena Mileną, Michalak. tak. No i faktycznie ty dajesz bardzo dużo przestrzeni swoim rozmówcom i dużo czasu. Od czasu do czasu tylko wchodzisz w słowo, kiedy jest coś ważnego. To jest dość istotne dla rozmówców, Tak, żeby mieli możliwość wyrażenia pełni siebie. to tak jak się mówi, wiesz, gość w dom, Bóg w dom, to tak ja traktuję swoich rozmówców. Oni mówią to, co oni uważają. Ja po prostu ufam, że wszystko płynie tak, jak ma popłynąć i usłyszy to osoba, która tego potrzebuje. Bo to kierowanie od początku było pomocy ludziom. Bo ja może powiem, że ja w różnych etapach swojego życia w różny sposób pomagałam ludziom. To jest główne zadanie mojej duszy. Ja nawet 3 lata jeździłam do zakładu karnego pomagać skazanym, gdzie nigdy nie miałam do czynienia w rodzinie z więzieniem. I ci ludzie wyszli na tak zwanych niektórzy ludzi. Nawet jeden założył swój zespół, jest dosyć znany. Także wiele różnych rzeczy robiłam pomocy ludziom i bardzo to lubię robić. I idzie mi to z lekkością, tak. To powiedz mi, co robisz jeszcze oprócz tego, co robisz na kanale? Bo tu my w tej grupie Netify znamy cię z tego, że robisz wywiady. Ale co robisz jeszcze? No, jeszcze pracuję z klientami. W zasadzie no, pomagam w różnych tematach, ponieważ ja pracuję energią źródła, energią stwórcy, mam dostęp do tej energii. Modlitwą, proszę, wysyłam intencje, czyli ten taki, wiesz, pobieram w intencji do kogo, co ma popłynąć i to jest takie może trudne brzmienie, ale ja po prostu albo pomyślę, albo powiem i to się dzieje. Czyli tak jakbym to nie ja. Ja, nie ja, nie? Czyli jesteś kanałem, ta a nie, siła. Nie ty, to nie tak, ty. Tak, 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 dokładnie. Czasami jak nawet audycje niektóre po czasie odsłuchuję, to myślę sobie, to ja tak powiedziałam? A to wiesz, wiesz o co chodzi, to nie ja, po prostu tak mądrość przeze mnie przemawia i dlatego ja daję się prowadzić również w tych eventach, festiwalach, wszystko co robię, to działam z podpowiedzi tej iskry. Jak to nazywam i robię, nie? Jakie eventy masz za sobą? Skoro mówisz o eventach, to co takiego robisz? Robiłam pierwsze, już jak wróciłam do Polski, to było spotkanie integracyjne wolnych ludzi 17 września 2021 roku, gdzie gościem honorowym był Janusz Zagórski i Aja była wtedy. To było nas tam 20 parę osób, było jeszcze mało, ale w tej chwili już rozrośliśmy się, że tak powiem. Także były spotkania integracyjne, później był Festiwal Wolności, Świadomości i Zdrowia, później Festiwale Świadomości, Radości i Zdrowia, czyli w tym kierunku idę. I później są też zabawy, ale te zabawy są nie po to, żeby tam szaleć czy się napić, bo z reguły u nas nie ma alkoholu, nie jest nam to potrzebne. Możemy się bawić na boso, ale nie jest nam potrzebny alkohol po prostu do tego. I ta zabawa służy takiej integracji właśnie, bo jak są festiwale, prelekcje, to nie ma czasu tak porozmawiać, a wtedy właśnie na takiej imprezie ludzie się integrują, poznają, wymieniają kontaktami, otwierają się i cieszą się już na spotkanie, które będzie w październiku. Już piszą, że znowu coś będzie i ci, co znają, to już się bardzo cieszą. Co tam w październiku będzie? No a w październiku właśnie tutaj nawiążę, ponieważ ja robię coś, dopóki mi się energia nie wypali. Wiesz, nie mogę robić coś, co będzie rutyną, to już nie, ale ten hotel miałam na 7-8 październik zarezerwowany i nie anulowałam tej rezerwacji i chciałam bardzo zrobić coś innego. Nie wiedziałam, co to będzie. Ale chciałam zrobić coś, co do tej pory nie robiłam. No i przyszedł pomysł, żeby zrobić spotkanie pierwsze uczestników, twórców i miłośników, sympatyków Netify. No i Ania Sadowska podpowiedziała nazwę Netify,
odpowiada i tak to się będzie nazywało. Czyli osoby, które oglądają Twój kanał, bądź które są w projekcie, bądź ci, którzy chcieliby dołączyć, każdy w zasadzie może przyjechać z ludzi i poznać się z nami. Także 7-8 października w Bolesławcu będzie się działo. Mam już prawie komplet. Zaprzyjaźniona telewizja, o której mówisz, Janusz Zagórski, wczoraj odpowiedział, że będzie prelegentem też. Będzie Aja i będzie Janusz również. Także no już ma prawie komplet, że tak powiem, tych prelegentów. Jeszcze czekam na Anię i Marka Taran odpowiedź. I już jest komplet. Drodzy widzowie, ja muszę też wyjaśnić jedną rzecz, bo ja się pytam Zosi, co to będzie. To nie jest event organizowany przez Netify, żeby była jasność. To jest event organizowany przez Zosię Golis jako event zwolenników czy miłośników Netify. Dlatego też wypytuję o szczegóły, bo my nie uczestniczymy w tym procesie organizacji i przygotowania. Ale gdybym chciał jeszcze Cię zapytać, to powiedz mi tak. Kogo zapraszasz jako wykładowców? Czy to będą uczestnicy projektu Netify? Ja szczerze teraz pytam, bo nie wiem. No, nie mam takiej informacji od ciebie. Tak. Z naszego projektu będzie Grażynka Gora z Niemiec jako prelegentka. Tylko? Tak. Nie wiem, kto jeszcze wiesz, chciałby się zgodzić, że tak powiem, na tą prelekcję. Ale prelegentką będzie Ania Mazurczyk, tak jak powiedziałam, Aja Iskra, Ela Grabowska, ja tutaj jej nie mam przed sobą, Zygfryd Ciupka, Janusz Zagórski już mówiłam, Jakub Kuśpit to jest bronimy munduru dla przyszłych pokoleń. Znamy Jakuba, tak. Tak, Kuba przyjedzie z dalekiego Lublina. No Ania Sadowska, uczestniczka naszego projektu, pomaga mi w organizacji, zajmuje się częścią biletową, bo planujemy wystawców, którzy mają swoje rękodzieło albo coś do swojego do sprzedania, to też będą przed tym takie stoiska. Także to takie trochę większe wydarzenie będzie. Wiesz, ja czuję, że będzie... Fajnie, a powiedz po prostu. Dobrze, a temat przewodni jaki będzie? Bardziej o zdrowiu, o duchowości? Masz jakieś, czy to będą różne rzeczy? No głównie świadomość, zdrowie, to co jest podstawą tak naprawdę, nie? Tytuły, prelegenci jeszcze się zastanawiają. Tytuły są też dowolne w pewnym sensie, tak jak ja w audycjach robię, tylko że no, zakres jest, tak jak mówiłam, taki świadomościowo-zdrowotny, bo to jest takie główne, że tak powiem, no, w naszym życiu. Główna potrzeba, żebyśmy byli zdrowi, świadomi, no to i świat będzie inaczej wyglądał. A więc takich ludzi chcemy poznawać na żywo i tak się to działo w tych wszystkich. Ja też robiłam 3 razy Pałacu Małków koło Łodzi, takie festiwale też i spotkania integracyjne. Ale Bolesławiec ma taką największą już wyrobioną z naszą energią duszę, nie? Tych ludzi, którzy są świadomi. Zosiu, wróćmy do głównego tematu. Słuchaj, na kanale masz w tej chwili bardzo dużo wywiadów. Ja nie wiem, nie liczyłem tego, ale jest chyba ponad 30? Chyba? Tak. Coś ponad 30 o bardzo różnej tematyce. To jest i zdrowie, i tematy komórek macierzystych, i tematy duchowe, i tematy no nie stricte polityczne, bo ty się tego nie łapiesz, ale takie około społeczne, nie. Jakby. Tak. Życiowe. Tak. Powiedz mi, czy masz jakiś plan na swój kanał? Jak ty ten kanał chcesz poprowadzić? W jakim kierunku? Czy też to jest tak jak u ciebie wszystko, czyli przychodzi do ciebie myśl i się dzieje? Znaczy ta iskra przychodzi, to jest podpowiedź taka, nie? I to płynie wtedy. Wiesz, o jako takim ukierunkowaniu typowo nie myślałam, bo jak sam zauważyłeś, że daję moim rozmówcom swobodę. Ja też ich sama nie zapraszam w tym sensie, że ja kogo tu zaprosić, ja nie mam czegoś takiego. Po prostu przychodzi i ta iskra, to tak jakby moja dusza zapraszała, tak bym to powiedziała. Czyli przestrzeń wie, że będzie ktoś, kto potrzebuje usłyszeć to jedno zdanie.
bo często oglądamy film, książkę czy audycję, słuchamy dla tego jednego zdania, które spowoduje ten klik. Tak, to się zgadza, że czasami, powiem Ci, że jak patrzę na historię mojego kanału przez te ponad 3 lata, to wiem, bo to są wynika z listów, które widzowie piszą do mnie, że czasem jedno zdanie zmienia wiele. Prawda? Tak. Więc mamy też dużą odpowiedzialność za to, co robimy i co publikujemy i co mówimy. A zdarza ci się też powiedzieć coś, czego byś żałowała, że chciałabyś to cofnąć? Ja tak mam. Wiesz co, nie zastanawiałam się nad tym, bo ja tak jak mówię, płynę, nie? I czasami tam jak mówię, odsłuchuję, to może tam coś powiedziałabym wolniej, spokojniej, bo wiesz, jestem energiczna, jestem ten dynamit taki i czasami może bym to wolniej powiedziała, ale czy może, czy w takim sensie żałuję? Chyba nie. Wiesz, jest to też doświadczenie. Jak to powiem, to znaczy, że miało to być powiedziane, tak bym to po prostu nazwała, nie? Dobrze, Zosiu, a w takim razie, jeśli nie masz takiego skonkretyzowanego planu na, czy też jakby, nie wiem jak to nazwać, takiego profilu tego kanału, to czy masz na myśli wykładowców, czy też dyskutantów, czy też uczestników, których chciałabyś zaprosić? Czy masz kogoś takiego, o którym pomyślałabyś? Nie musisz mówić teraz nazwiskami, ale czy takich masz? Rozumiem. Wiesz, musiałabym pomyśleć, bo ja tak jak czuję, to zapraszam po prostu, ale z pewnością na przykład pana Bernatowicza bym zaprosiła chętnie. Porozmawiałabym z kimś o obcych cywilizacjach, bo jeszcze tego na swoim kanale nie miałam. Raz kiedyś na TV z Oszagoli z Januszem Wegórskim miałam taką krótką rozmowę na temat UFO, jak założył tą fundację UFO, a tak to no, musiałabym pomyśleć. Niech się dzieje. Chciałabym, przepraszam cię, utrzymać profil tak, jak jest tytuł. Ciało, umysł i duch, a więc wszystko. Tak. To jest wszystko z tym związane. Ten tytuł dużo mówi, to jest racja. Tak. A czy masz na myśli też ludzi, czy też gdzieś w twoich myślach pojawiają się ludzie, którzy nie są znani, wiesz, z internetu, ale na przykład mogą być ciekawi? Ja ci powiem, jak mi odpowiesz na pytanie, to ja ci powiem, dlaczego cię pytałem o to. Tak, oczywiście jak najbardziej tak. Ja nawet mówię czasem, że albo piszę pod filmem, jeżeli chciałbyś, masz coś do powiedzenia ciekawego, chciałbyś zapromować jakieś swoje tam rzeczy, to zapraszam do kontaktu APIF. Jak najbardziej tak, to niekoniecznie muszą być znani ludzie, bo każdy gdzieś kiedyś zaczyna. A ten mniej znany człowiek może być bardziej świeży i może mieć więcej ciekawych rzeczy do powiedzenia. Jak najbardziej tak jestem otwarta na wszystkich. Tak, widzisz, no stąd było moje pytanie, wiesz, bo gdzieś tam w mojej głowie powstała dawno już temu taka myśl, że jest wiele wartościowych ludzi, którzy może nie mają tyle odwagi, a może nie mają tyle szczęścia, ale na pewno są ciekawymi, mającymi wiele do przekazania. I wiesz, nawet nie chodzi o to, żeby się promowali. To nie chodzi chyba o promocję, a raczej o to, żeby usłyszeć zdanie innych ludzi, niekoniecznie tych popularnych. I ja nie wiem, czy pamiętasz, miałem taki porannik kiedyś z Kornelą, która mieszka w Hiszpanii, i mieszka w takim małym domku na szlaku Camino de Compostela. Byłam zafascynowana tą audycją i tą kobietą. Tak, tak, tak. Tak, niesamowita wiesz, jest. Ja to tak rzucam w tej chwili w przestrzeń, bo być może, że się ktoś pojawi taki u ciebie na kanale i zechce przyjść i opowiedzieć, bo wydaje mi się, że teraz jest taki czas na to, ażeby tacy ludzie się pojawiali. Ci ludzie wnoszą świeżość, nowe idee, czasami zapomniane, czasami coś, co bardzo mocno w duszy im gra i może być odkrywcze dla nas, a my o tym nie mamy pojęcia. Więc przy okazji, drodzy widzowie, jeśli słuchacie teraz tego wywiadu, a chcielibyście porozmawiać z Zosią i opowiedzieć jej o swoich fascynacjach, no to ja też zapraszam do Zosi. Prawda, Zosiu?
Tak, dziękuję bardzo. Ja jeszcze chciałam dodać, że jeżeli chodziło mi o te promowanie, to chodzi mi o audycje komercyjne, bo są ludzie, którzy no, chcieliby uczciwe. Ja miałam taki kanał, w tej chwili on nie jest aktywny, świadomi na żywo, i też to było miejsce stworzenia, gdzie są uczciwi terapeuci, rolnicy, sprzedawcy, takie miejsce, nie? Także jeżeli ktoś w tym sensie chciałby zapromować swoje usługi, takie, no, takie uczciwe, że tak powiem, to jak najbardziej tak, nie? Wiesz co, to jest w ogóle dość ciekawy i też dość drażliwy temat, bo powiem ci, że myśmy też podjęli takie decyzje u nas na Netify, na tym głównym kanale, ponieważ czuliśmy, że jakby są też ludzie, którzy chcieli trochę wykorzystać nasz czas, w sensie takim, że za tym idzie promocja, więc to trzeba postawić uczciwie. Jeśli chcesz promocji, no to ma być promocja. Jeśli to ma być twój punkt widzenia, no to nie rób wtedy promocji, nie? Żeby odgraniczyć jedno od drugiego. Dlaczego? Bo słuchaj, no YouTube jest takim medium, które z jednej strony daje możliwość pokazania idei, twarzy, pomysłów, z drugiej strony pozwala na zarabianie też, prawda? Ale jest trzecia strona, widzowie, którzy no, muszą się na to zgodzić, nie muszą, ale się na to zgadzają, prawda? Czyli zgadzają się na reklamy, które czasami ich denerwują, no bo one się włączają w najciekawszym momencie, przeważnie, ale to jest zawsze coś za coś. I pomysł nasz był taki, że kiedy dopuszczamy jakieś wideo promocyjne, to płaci za to ten, który chce się promować, a widzowie mają wyłączone reklamy. I to jest uczciwe, moim zdaniem, bo wtedy widzowie dostają program bez reklam, a płaci ten, który chce się wypromować. Ale to tak na marginesie tej promocji. Ale uważam i dodam, że to jest uczciwe, ponieważ to jest czas, to jest prąd, to jest wszystko, co się z tym wiąże, więc wymiana energii musi być. Jak nie ma wymiany, to ktoś jest dłużnikiem karmicznym. Wiesz, kiedyś to musi być wyrównane i to nie pracuje, bo jeden będzie się czuł pokrzywdzony, bo można raz drugi. Wiesz, ja ci powiem, miałam taką sytuację, że zgłosiła się do mnie kobieta i że ona ma do zapromowania, a to było wcześniej, jak miałam ten baner promocyjny, że ona by chciała zapromować tam swoje warsztaty. Te, ja mówię, w porządku, 100 zł kosztuje taka usługa, bo ja miałam cennik na to, bo w działalności to miałam. I proszę, a to ja pomyślę. I wiesz co, Zygi, to już nie chodzi o te 100 zł, to już jest ten psychiczek, że ktoś chce ciebie wykorzystać. Wiesz, to taki naprawdę jest psychiczek, że jak za darmo, to jest ok, ale w sklepie trzeba zapłacić. Ja nie powiem, w jakiej stacji Ania Mazurczyk zapłaciła 15 tysięcy za audycję. No Nie tak. powiem, w jakiej, no bo to nie chodzi. To wszyscy wiedzą, że reklamy kosztują i za to płacą i jest okej, okay. A jak już wiesz, nie, gdzieś tu mieliby tą donację dać, no to trochę jest ciężej, nie? Ale to Uważam, jest że taka uczciwe, donacja powinna a być. jednocześnie wiesz, takie audycje, to tak teraz mi przyszła taka myśl, wiesz, że one powinny być też oznaczone, na przykład jakimś tam, nie wiem, duży znaczek S, jak sponsorowane, nie? Żeby widzowie wiedzieli, że to jest audycja sponsorowana, nie? I wtedy jest Ja wszystko na przykład. jasne, przejrzyste. Ja miałam takie dwie audycje i no, napisałam po prostu, że to jest audycja właśnie komercyjna. Nie wiedziałam, jak to oznaczyć, ale dużymi literami napisałam, że to jest audycja komercyjna. Po prostu osoby zgodziły się wpłacić tam symboliczną donację na rozwój mojego kanału i są takie dwie audycje, nie? I oznaczyłam je też. Niebieska taka plakietka, żeby było widać, że to są komercyjne, żeby one były rozróżnione, nie? Żeby widz widział, że tam jest coś promowane, coś Tak, no ciekawego, nie? i ma prawo oglądać albo nie, prawda?
Dokładnie, dokładnie. Zosiu, to powiedz mi jeszcze, ostatnie pytanie, powiedz mi jeszcze, jakie masz plany na dalszy czas? Co się u ciebie pokaże? Albo zdradzi nam tam rąbek tajemnicy, kogo zapraszasz na następne godziny, dni, co będziesz robiła? No nie, no, zaproszona jest Krysia Maciąg. Mam jeszcze kilka pomysłów, ale no, ponieważ teraz jestem na tych warsztatach, no to nie mam przestrzeni. Będę rozmawiała z Zygfrydem Ciupką na temat tego, że niektórzy przespali ten czas, te 5 minut, podejmiemy ten temat. No i no, ja chcę z kilkoma osobami z naszego projektu już rozmowy przeprowadziłam. Plan mam taki, żeby z uczestnikami naszego projektu, no była Agnieszka Stalkofer u mnie na przykład, nie? Ania, ty byłeś innej roli, że tak No powiem, tak. u mnie jako gość, co Udoszy gra. Ale chciałabym z każdym z naszych uczestników porozmawiać, jak to było, tak jak mówisz, dlaczego przystąpili do tego i żebyśmy trochę nawzajem się promowali w tym sensie, żeby było widać ten szacunek taki, prawda? Zosiu, to ja chciałbym Ci bardzo podziękować za to, co robisz już, ale też za dzisiejsze nagranie. Dziękuję Ci za zdradzenie pewnych tajemnic, a i też planów krótkich. No i życzę Ci, żeby to spotkanie, które się dzisiaj zaczyna i będzie trwało do soboty, było bardzo owocne dla wszystkich świętych ladacznic. Dziękuję, dziękuję bardzo. No i wiesz, i też cieszę się, że mogłam powiedzieć, że organizujemy to spotkanie, które tak naprawdę Netyfy nie organizuje, ale ty połączysz się z nami online, Agnieszka, być może Michał, który jest też współtwórcą, być może Andy Choiński, od którego, tak jak powiedziałeś, wyszła pierwsza taka iskra, bo gdzieś musi być ta pierwsza iskra, żeby ludzie chociaż krótko jakąś tam rozmowę, nie? To będzie nas bardzo cieszyło. Otwieramy przestrzeń na te możliwości. Otwieramy. Dziękuję bardzo. Dziękuję Ci. Trzymajcie się. Cześć. Do usłyszenia, drodzy widzowie. Dziękuję za spotkanie.